Niedzielna Raciborska Masa Krytyczna to nie jedyne rowerowe wydarzenie, które w weekend zachęciło mieszkańców do wspólnej przejażdżki. Dzień wcześniej odbył się trzeci rodzinny rajd z tymi samymi ekologicznymi pojazdami w roli głównej. W zeszłą sobotę nie tylko zgromadzeni raciborzanie wyruszyli rowerami w trasę. Udział w aktywnym wypoczynku wzięli również chłopcy z ośrodka wychowawczego w Rudach. Dlaczego bierzesz udział w tym rajdzie? Po prostu lubię, tak jak większość tutaj, którzy przyjechali, lubię turystykę, lubię zwiedzać, poznawać nowe rzeczy. Też zawsze jest to jakaś forma oderwania się od rzeczywistości ośrodka, gdzie atrakcji nie ma zbyt dużo. Lubię poznawać nowych ludzi, zwiedzać. Bardzo podoba mi się to miasto przede wszystkim. Lubię zwiedzać, lubię różne takie tam organizowane imprezy, jakie są przez PTTK i różne takie zespoły tutaj zorganizowane. Wczoraj na przykład byliśmy w harcerstwie, pomagaliśmy tam na takich, właśnie festyn był taki, no i tam robiliśmy wiele rzeczy, tak, pomagaliśmy ludziom. Ogólnie lubię takie rzeczy robić. Śladami obrońców granic. Pod tym hasłem zorganizowano tą rowerową wycieczkę, w której uczestniczyli także mieszkańcy Rybnika, Redutów, Wodzisławia Śląskiego i Cieszyna. A skąd taka idea? Mamy w Raciborzu Śląsko-Małopolską Straż Graniczną, więc jest to jakaś ochrona granic. Tak żeśmy sobie z komandorem rajdu, którego tu dzisiaj nie ma, z Andrzejem Kuśnierzem, tak wymyślili, to właściwie był jego pomysł, a myśmy się do tego jako Komisja Sportu tylko włączyła. Obrońców granic, no trzeba mówić o tradycjach Wojska Polskiego. Mamy w Raciborzu trzy koła Związku Żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego. Dwa w Raciborzu, jedno w Kierczu. Mamy zarząd powiatowy imieniem generała Bolesława Bączara, dowódcy Górnośląskiej Brygady WOP. No więc ja jako WOP-ista, wie pani, robię wszystko, żeby promować wojsko. Spotykamy się na strzelnicach. Oczywiście tam jest jakiś grill, jakieś piwko, ale to tak turystycznie. Rajd jak zawsze rozpoczął się od zbiórki na placu Długosza, skąd jego uczestnicy udali się pieszo pod pomnik Józefa Gawliny, gdzie złożono kwiaty. Czy w pana ocenie dużo zmieniło się pod względem infrastruktury dla rowerzystów w Raciborzu? Dla rowerzystów tak. Znacznie, tak w przeciągu, no, mogę powiedzieć 40 lat na pewno, ale ostatnio 20 lat. Dużo się zmieniło, aczkolwiek jeszcze, no są jeszcze takie nie, trudno na przykład dojechać jest do Łęczoka, choćby nawet zamku. No i takie inne, no i oczywiście jedno, muszę to powiedzieć, podkreślić, nie ma z gminami szlaków łącznikowych, to już szlaki turystyczne, z gminami otaczających Racibórz, czyli będący w powiecie raciborskim, oraz główne trasy przebiegające przez Racibórz, no nie są drożne, nie można przejechać. Zapisanych było 25 uczestników, ale zdarzało się już w poprzednich edycjach, że grupa powiększyła się w trakcie jazdy, natomiast poza rowerową trasą zorganizowana była jeszcze piesza. Piesza pójdzie teraz sobie do Straży Granicznej, zwiedzając miasto, a następnie będzie również z trasą rowerową zwiedzać tam Straż Graniczną i w drodze powrotnej pójdą sobie, zwiedzą oba muzea narciborskie, przejdą ryneczek i pójdą do zamku, zwiedzając zamek i na metę już. A meta z piknikiem oczekiwała rowerzystów właśnie na zamkowym dziedzińcu, gdzie odbyły się rysunkowe i sprawnościowe konkursy, których nagrody ufundowali starosta raciborski Ryszard Winiarski oraz prezydent Raciborza Mirosław Lęk. Organizatorem wydarzenia było Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Racibórz.